Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku po raz kolejny Mazda, którą już widzieliście na poprzednim filmie, w której wymienialiśmy skrzypiące podpory stabilizatora. I tutaj też podczas tej wymiany znaleźliśmy wyciek oleju. I ten jeden wyciek oleju tutaj jest z bocznej miski, z bocznego dekielka skrzyni biegów manualnej. Niestety, ale nigdzie ta część w hurtowni nie była dostępna od ręki. Dodatkowo tutaj, poświeci pan, ja się może od dołu podejdziemy. Tutaj dodatkowo simmering, ten uszczelniacz półosi też ciekł. I z drugiej strony też mamy taką samą sytuację, że tutaj jest zaroszony już ten simmering. Także właściciel zdecydował się na wymianę dwóch tych uszczelniaczy plus tego dekielka skrzyni biegów. Tutaj na siedzeniu, bo sam sobie właściciel zamawiał sobie te części gdzieś tam w sieci. Tutaj zanim jeszcze pokażemy i sprawdzimy, czy dobre przyszły, to popatrzcie, jak to jest wszystko skorodowane. Zobaczcie, pełno korozji. To wszystko odpada. Mam jakiś śrubokręt, panie? O, popatrzcie się. Widzicie, co tu się dzieje? Także tutaj miało prawo gdzieś przeciekać. Teraz zobaczymy, czy nowy element przyszedł dobry. Tutaj mamy pudełko. I co w tym pudełku mamy? W tym pudełku mamy dwa uszczelniacze. Tak wyglądają uszczelniacze na półosie. Widać, że oryginalne z Mazdy, czyli duża szansa, że będą pasować, jeżeli były dobierane po winie. I tutaj mamy ten dekielek, teraz zobaczymy, czy oryginalny, czy nieoryginalny. O, dekielek też widać, że oryginalny, więc prawdopodobnie będzie pasował. Panieszku, wyciągniemy z tego opakowania, bo nie mam jak rozerwać drugą ręką. No i tak wygląda nowy dekielek od środka, od zewnątrz. Przymierzymy mniej więcej, czy to jest to, wizualnie chociaż. Wizualnie wygląda bardzo podobnie. Także myślę, że możemy to demontować. Możemy to demontować, wymieniać, płośki wyciągnąć, bo do wymiany tamtych simmeringów musimy płosie zdemontować i założyć nowe uszczelniacze. Tak, teraz zdemontujemy. Zdemontujemy i zobaczymy, czy od środka, ile tam tej korozji było z zewnątrz, czy faktycznie mogło ślać przez ten już skorodowany dekiel, czy gdzieś to puściło tutaj na łączeniu, gdzieś tam już skorodowało przy połączeniu tutaj dekielek skrzynia, czy faktycznie już jest przegnity na wylot, że olej cieknie. I tak, tutaj mamy zdemontowaną obudowę tej skrzyni biegów. Ona jest tutaj. I teraz zobaczymy, czy wyciek gdzieś był tutaj na tej powierzchni, która przylega do skrzyni, czy gdzieś tutaj w środku. O, tutaj coś widzimy. Tu jest jakaś rdzawka podniesiona. Zobaczymy, czy to mogło tutaj. O, popatrzcie się. W tym miejscu dokładnie było przegnite praktycznie na wylot. Tutaj śrubokręt nam wyszedł, tam widziałem od drugiej strony korozję, także tutaj w tym miejscu był wyciek. No tutaj już praktycznie blacha nie istnieje, jest całkowicie skorodowana, przez co tutaj naokoło się to sączyło i polewało w dół. Także tutaj, gdzie było takie małe ognisko korozji widoczne, tutaj stąd wydobywał się olej na zewnątrz. Także my teraz czyścimy tą powierzchnię dokładnie. Nakładamy, tutaj nie ma uszczelki, tylko nakładamy masę uszczelniającą. Skręcamy, wymieniamy, uzupełniamy olej po wymianie simmeringów. Także uszczelniamy najpierw skrzynię, na końcu dolewamy oleju. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.